Syn Edyty Górniak z ukochaną opuścili Polskę. Uwagę wszystkich zwrócił pierścionek na ręku Alana. Syn Edyty Górniak to kolejna ze znanych osobistości, która postanowiła spędzić majówkę poza Polską. Alan Krupa zabrał swoją ukochaną do Berlina. Całość wyjazdu skrzętnie pokazuje w swoich mediach społecznościowych. Uwagę internautów przykuł pokaźnych rozmiarów pierścionek na ręce chłopaka. Na ten post zareagowała nawet Edyta Górniak. Jej syn nie kryje się z miłością do swojej dziewczyny. Pomimo nastoletniego wieku para już ze sobą mieszka. Syn Edyty Górniak świetnie dogaduje się ze swoją dziewczyną. Alan Krupa już jakiś czas temu podkreślał, że świetnie dogaduje się ze swoją ukochaną. Przyznał w rozmowie z portalem Jastrząb Post, że prawie w ogóle nie kłóci się z Angeliką. Mimo wszystko zakochani jeszcze nie myślą o ślubie. Syn Edyty Górniak w ostatnim czasie dostał także propozycję występu w Tańcu z Gwiazdami. Początkowo z niej zrezygnował, jednak po namyśle przyznał, że jeżeli produkcja dalej chce go w swoim show, to zdecyduje się zatańczyć. Syn Edyty Górniak na majówce w Berlinie. Majówkowy wyjazd do Berlina syn Edyty Górniak okrasił całą serią zdjęć na swoim profilu. Na jednym z nich znajduje się ręka Alana, na której na wskazującym palcu jest pokaźny pierścionek. Uwagę fanów przykuł także fakt, że niemal na każdym zdjęciu, nawet w pomieszczeniu Krupa ma okulary przeciwsłoneczne. Da się tu dostrzec pewną analogię z wokalistą zespołu Kombi, Grzegorzem Skawińskim. Fani reagują na majówkowe zdjęcia syna Edyty Górniak. Zdjęcie Alana Krupy skomentowała nawet jego mama. Nie napisała nic, jednak dodała znaczące emotikony, ogień, serce oraz wino. Jeden z fanów zwrócił także uwagę na garderobę syna Edyty Górniak. Ładne masz buty, napisał w komentarzu. Z pewnością Alan Krupa stoi u progu dużej kariery. Wydał już swoje pierwsze kawałki. Tylko od niego zależy, jak pokieruje swoją przygodą artystyczną, a ma z kogo brać przykład.